jak może wyglądać kierowca, który transportuje materiały ciekłe w cysternie. To jest pełen rynsztunek, czyli pełne wyposażenie bezpieczeństwa dla takiego kierowcy. Mówimy o transporcie materiałów niebezpiecznych w cysternach, czyli w płynie. Kask z osłoną twarzy i z osłoną uszu. Osłona uszu w celu zniwelowania tego hałasu podczas używania kompresora. Bardzo często materiały niebezpieczne w cieczy trzeba wypchać z cysterny używając kompresora. Jednak to jest troszeczkę głośne, dlatego często na załadunkach, rozładunkach można się spotkać z tym, że trzeba będzie założyć takie właśnie nauszniki. Osłona twarzy obowiązkowo stosowana, wymiennie również z goglami. Gogle pełne, do tego kask. Mamy osłonę również. Maska gazowa, pełnotwarzowa, z odpowiednim filtrem. Filtr w zależności od wymagań produktu, który będziemy przewozić, a właściwie niebezpieczeństw, które będzie wytwarzał produkt. Rękawiczki ochronne, oczywiście z odpowiednim atestem. Tutaj mamy takie piktogramy, które oznaczają właśnie, jakie wymagania spełniają takie rękawiczki. To są akurat rękawiczki odporne na kwas, odporne również na inne uszkodzenia mechaniczne. Kombinezon PVC, odporny na różnego rodzaju substancje chemiczne, organiczne, również antyelektrostatyczny, czyli nie kumuluje w sobie ładunków elektrycznych. Czasem jak się rozbieramy po dłuższym dniu, to szczela ubranie. Właśnie powstają, kumulują się ładunki elektryczne i podczas rozbierania się te ładunki się rozładowują i powstają iskry. Dlatego właśnie ubranie chemiczne dla kierowcy musi być antyelektrostatyczne, czyli nie może w sobie kumulować energii elektrycznej. Jak widać, czasem mamy trochę problemy z rozebraniem się, ale powoli, jak człowiek dojdzie do wprawy, to idzie to w miarę sprawnie. Przez buta. Drugi. Kombinezon. Ubranie oczywiście też niezwykłe, a mianowicie musi być kwasoodporne, czyli ten znaczek, antyelektrostatyczne, czyli ten znaczek, i ogniotrwałe, ognioodporne, czyli ten znaczek. W każdym bądź razie wszystkie te piktogramy oznaczają spełnienie europejskich norm ISO. Takie właśnie ubranie musi być. Szelki w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podestach. Kierowca zawsze przy rozładunku czy załadunku materiałów ciekłych wychodzi na cysternę, na górę,
i w miejscu, w którym się ładuje, tak zwanym nalewaku, to jest miejsce, w które podjeżdża, wychodzi na cysternę, zapina się go z tyłu za tą tulinkę. O. Zapina się go do takiej linki przesuwanej na szynie i w ten sposób jest zabezpieczony. Nawet gdyby spadł, to nic się mu nie stanie. Także na końcu buty, oczywiście również antyelektrostatyczne, oleje odporne, ropo odporne, antyprzebiciowe. I to by było chyba na tyle. Jest tego trochę ubierania. Kierowca, zanim się załaduje, to musi się w coś takiego ubrać. Również ma tu takie ubranie, buty gumowe. Także czasem również są wymagane takie buty na załadunku. Również z noskiem stalowym. Również statyczne, antyelektrostatyczne. Także wszystko musi być bezpieczne, żeby przypadkiem nie powstała jakaś iskra, jakieś wyładowanie elektryczne, żeby nie zrobiło się bum. Dobra. Chyba byłoby na tyle.